Siema Decu, Szpilersi. Zobaczycie, jak wygląda tworzenie przeze mnie tekstów, na czym piszę, jak piszę, w jaki sposób powstają. No i co, zaczynamy. Nebia sobie śpi ze swoim węzełkiem. Siema Nebia. Ostatni mój, przedostatni, przepraszam. Długopis oczywiście i telefon, moja nieśmiertelna Nokia, której używam do zapisywania przede wszystkim pomysłów. Całe teksty nie powstają na tym telefonie. Tutaj wpisuję sobie pomysły w wiadomościach i następnie przepisuję to wszystko do zeszytu i w ten sposób tworzę teksty. Strona, która wygląda tak, jest najczęściej te pomysłami z telefonu. Jeśli jest T, to znaczy, że jest to jakiś temat. Jak widać, niewykorzystane. Cztery tematy tu są. Lecimy dalej. Dużo skreślenia. Jak widzicie, dużo hardkoru, szczególnie w takich momentach. Tutaj powstawał tekst. To jest tekst do Jest Dobrze, Markowy Decu. Wypisałem wszystkie miasta, które odwiedziłem podczas mojej b-boyowej i rapowej kariery. I na podstawie tych miast powstawał tekst. Tutaj mamy o miłości. Tak, Markowy Decu. Numer o miłości, niby nie chciałem. Popatrzcie, czasem piszę teksty w czwórkach, w czwóreczki. Okazuje się, że każda z czwórek jest spoko, ale nie w tej kolejności, więc zamieniam kolejność czwórek. Nie mamy 1, 2, 3, 4, tylko 1, 2, 3, 4 odwrotnie, na przykład w tym wypadku. Tu to samo, dwójeczkami pisane, pozamieniane, numerowane. Tak mniej więcej wygląda początek tworzenia tekstu. Później przepisuję go na osobną kartkę. Kolejna kartka, gdzie spisywałem tematy z telefonu. Tematy i pomysły. Dalej, Markowy Decu. Łyk świeżości, skok z radości. Pyk ten beat doda punkty do skoczności. Wszyscy skaczą. Wszyscy skaczą. Kolejny storytelling miłosny. Tu już zacząłem się wkurzać na to, że szybko uciekają kartki, więc rozpocząłem proces pisania linijka pod linijką. Dalej, o, jedna z niewielu pustych kartek. Co tu dalej mamy? Markowy Decu. Co ma być, to będzie. To działa wszędzie, tylko nie w sądzie i w urzędzie. Stań w rzędzie, ostre narzędzie, niech się go pozbędzie. Łatwo stracić rozum i po happy endzie. Do tego numeru na Markowego Deca dograła się ryfa. Pozdrawiam ryfę. Kolejny temat niewykorzystany. Czasem wracam do tych zeszytów i wykorzystuję pomysły, w które ich napisałem. Im wyżej, tym niżej, czyli Markowy Decu featuring Sensi. Tutaj zacząłem pisać Bad Bradas. Tu jest moja zwrotka do B-Boy Boom Bap. Refren B-Boy Boom Bap, który trochę później spimpowałem. Niektórzy z Was wiedzą, że lubię sobie utrudnić i nie robić takich samych dwóch linijek w refrenie i kombinuję. Tutaj zwrotka do Działam. Wciąż działam, fikam, ale nie jak chciała fabryka. Brykam jak rubryka, schizofrenika z psychiatryka. Tu możecie zobaczyć mniej więcej, jak wygląda tworzenie tekstu. W tej części kartki piszę to, co już ułożyłem i co mi się mniej więcej zgadza. Z boku natomiast piszę pomysły, które mi wpadają do głowy i rymy, które chciałem użyć, słowa, które chciałem użyć, jakieś zwroty. Kolejne dwa tematy. Wyrwana kartka, nieczęsto się to zdarza. Raczej oszczędzam w zeszycie kartki, wolę używać innych. No, ale zdarza się i tak. Tutaj jest kolejny przykład te półtorej kartki spisywania z telefonu. To są pomysły, wszystko spisane z telefonu. Każda z tych linijek to jest osobny SMS wpisany, roboczy. Przychodzi czas, że zapełnię telefon, albo jest tego tak dużo, że już się nie łapię w tym, co i jak przepisuję to tutaj. Full HB, Horny Bastards. Podejrzewam, że był to zaczątek pomysłu do Full HD Hakim Decu. Kolejna
strona pomysłów, 16 decagramów, pomysł na numer, albo nawet na płytę. Popatrzcie tutaj na mój charakter pisma, jaki jest tutaj. Podejrzewam, że tu chyba po trzech piwkach było pisane. Hehe. Dalej. Najlepsze trio, mordy mnie zabiją. Dziś unikam innych, niech piją, piany biją. Znikam z listy, z Niemca, obca mi asysta. Ja, jak rasowy egoista. Czyli Me, Myself and I ze Spillersów, ostatniej płyty Jazz Junkies. Często podczas pisania tekstu wpadają mi do głowy katy, które wydaje mi się, że będą pasowały do numeru. W tym wypadku na przykład A Room Full of People, I'm Alone. I o ile się nie mylę, to jest tekst, który wykorzystał Rasko. Dziwak. Pierwsza zwrotka, druga zwrotka lub odwrotnie. Trzecia pewnie gdzieś dalej. One, czyli Spec Mario Bros. Spec Mario Bros, Mario i ja, czyli Dead Spec. Kolejna strona, Spec Mario Bros. Hip-hop, hip-hopem, szama swoim tropem. Nie żartuj z głodnym chłopem, możesz żałować potem. Nie na żarty. Dynamo. Jeśli skreślone, znaczy, że użyte. Podczas szukania nie muszę się zastanawiać, co to jest za tekst. Jeśli jest skreślone, znaczy, że go użyłem. Nie muszę zwracać na niego dalej uwagi. Szukam dalej inspiracji w zeszycie. Piękny poranek, znów powiem przystanek. Szkoda słów, będzie wariactwo jak na tanek. Cyrk mobilny, numer nieużyty na płytę. Odrzut z płyty Spillersów. Możecie go usłyszeć w zmienionej wersji, bit zmieniony na naszym kanale YouTube. Subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej. To dużo pomaga. Nie to, żebyśmy się cisnęli na siłę o lajki, ale miło jest, jak ktoś docenia robotę twoją. Bardziej ci się chce po prostu. Kolejne tematy niewykorzystane. Wielka stopa, wielki werbel, wielki brat zrobi wielki rozpierdziel. Kolo niby miał wszystko pod kontrolą. Chciał lotnisko, nazwisko z główną rolą. San Francisco, a wyszedł wieśniak z whisky z kolą. Wieśmak, blisko polo, pląs jak w disco polo. Gwiazdy rocka. Gwiazdy rocka, Spillersi. Poczta pantoflowa, kolejny temat. Wydawcy, popatrzcie, tak się zaczął numer wydawcy. Temat wydawcy wpadł mi do głowy. Zapisałem sobie różne skojarzenia związane z tym tematem. Tak wyglądało dziobanie tego numeru, tworzenie, a tak wygląda finalnie zapisane to. Może nie finalnie, przedfinalnie. Jak zapiszę to w takiej formie, a już wiem, że to jest ok, przepisuję to najczęściej do mojego zeszyciku podręcznego kolejnego, gdzie mam już bez skreślania, ewentualnie lekkie poprawki podczas nawijania, podczas zmieniania flow. Jest mi po prostu łatwiej podczas nawijki przy mikrofonie trzymać taki mały zeszycik, lub nawet tak go trzymam, niż taki duży. Jeszcze tu mam coś zaznaczonego. Ściema, no kto wizor załóż, a zobaczysz schemat. Siema, nie z takiego gówna kręcą temat. Czyli telewizja, Spillersi. Z malutkim klipikiem. Również możecie obejrzeć na Spillersach. I wyniki gry w tysiąca. Haha. Akurat w tym wypadku widzę, że wygrywałem. Basia, moja kobieta, ostatnimi czasy łoi mi skórę dosyć ostro w tysiąca. No i tak wygląda mój przedostatni zeszyt. Jako ciekawostkę pokażę wam, jak wyglądały jedne z moich pierwszych rymów. Może nie jedne z pierwszych, ale ten skrawek papieru, który udało mi się zachować, pochodzi pewnie z 2001-2002 roku. Tak zapisywałem kiedyś teksty, dużymi literami. Nie wiem, dlaczego tak było wtedy. Tu jest na przykład B-Boy Zombie Polish Style. Wyblakły długopis. Tu jest Funky Break. Nadchodzi Funky Break z lewej flanki. Brak żadnej wzmianki, bo to nie przepychanki. Freak, Red Monkey, rude rymowanki. Tak, za trackiem track, jak przystanki. Pisząc kiedyś teksty, nie miałem bladego pojęcia, co to jest 16 taktów. Nie zwracałem uwagi na takty.
waliłem po prostu flow i ile mam do powiedzenia, dlatego zwrotki z pierwszej płyty stylowej spółki z Połem, powrót do przeszłości są długie. Długie te zwrotki są. Taki miałem flow. Tak. A mój ostatni zeszyt, który wykorzystuję, Black Booka, jak mówią writerzy, jest tu. Strona z pomysłami z telefonu. I tu zaczęła się historia z Full HD Hakim Decu. Gdy pobiłem rekord w 2 tygodnie, napisałem 14 numerów. Popatrzcie, że już teraz nie cyngolę się, piszę linijka pod linijką. Szkoda mi tracić miejsca. Tak wygląda. Tak, to jest tyle kartek zużyłem w ciągu 2 tygodni na Full HD. No i tak, to już są inne rzeczy i tyle. Pokażę wam jeszcze zbiór zeszytów wszystkich, które udało mi się do tej pory wykolekcjonować. I to na tyle. A więc odkładam zeszyciki zapisane na kupkę. Patrzcie, to są wszystkie zeszyty, które zebrałem w ciągu wszystkich moich lat pisania. Tracklisty z koncertów, rapsy. Znajdzie się też kilka tekstów kolegów, którzy przychodzili do mnie nagrywać. To wszystko to jest moja historia rapowa. Wkładam kolejny zeszyt. Pozdrawiam, yo!